Panie Komendancie Główny, dowódca uroczystości kapitan Rakowski szanuje na Dłużański Oddział Straży Granicznej do uroczystego apelu z okazji 25. rocznicy powołania Straży Granicznej. Czołem funkcjonariusze! W niebie nasze siły powietrzne. Mam nadzieję, że wszyscy zauważyli. Panie Komendancie Główny, Szanowny Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Dokładnie 25 lat temu, przywracając przedwojenne tradycje formacji granicznych na bazie Wojsk Ochrony Pogranicza, powołana została Straż Graniczna. Ze struktur wojskowych powstała uzbrojona i umundurowana formacja powołana do ochrony granicy państwowej na lądzie, morzu oraz do kontroli ruchu granicznego. Okres miniony, można już powiedzieć 25-lecia, to czas intensywnej pracy i ogromnego wysiłku wielu ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem wykonywali powierzone im obowiązki w ochronie granicy państwowej. Wieloletnia wiedza i doświadczenie pozwoliły również prostym wyzwaniom, które stawia przed nami współczesność. Dziś spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej, ale również mieszkańców całej zjednoczonej Europy. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam pana brązowym krzyżem zasłużył. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam pana brązowym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje.
Chwała ojczyzny. Chwała ojczyzny. Panowie generałowie, panowie komendanci, dowódcy, szanowni goście z zagranicy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, samorządowcy, wszyscy zaproszeni goście, a zwłaszcza wy, funkcjonariusze Straży Granicznej i pracownicy cywilni Straży Granicznej. Dwa dni temu minęło ćwierć wieku, od kiedy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Straży Granicznej. Powołano nową służbę, która w naszej ojczyźnie chroni i będzie chronić naszych granic. Te 25 lat to szmat czasu. Bardzo zmieniliśmy nasze działanie. Kto pamięta tamte czasy, siermiężny sprzęt, marne wyposażenie, nikt nie słyszał o komputerze. Przez te lata cały czas zmieniamy się. Zmieniamy się na lepsze, profesjonalizacja, coraz lepszy sprzęt, coraz lepsze kadry, coraz lepsze wyszkolenie. W 2007 roku przystąpiliśmy do strefy Schengen i od tej pory ochraniamy granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Ale tak naprawdę granice Europy chronimy od wieków. Od wieków, od południa i od wschodu polski żołnierz bronił Europy. 2014 rok to znowu nowe zadania dla Straży Granicznej, zadania służby migracyjnej. Jakże to na czasie zadanie jest dzisiaj. Dzisiaj, kiedy przed Europą jest wielkie wyzwanie powstrzymania fali wielkiej nielegalnej migracji. I to robimy. Robimy to na naszej granicy, robimy to w innych krajach Unii Europejskiej. Funkcjonariusz Straży Granicznej stał się wizytówką. Naszą forpocztą jesteśmy w Grecji, jesteśmy w Macedonii, byliśmy w Słowenii, w Kosowie, na Węgrzech, w Bułgarii. Nasza służba była doceniana, kiedy nasi funkcjonariusze przejeżdżali przez Węgry, ludność wychodziła i biła brawo. Biła brawo dla was. I z tego jestem dumny. Jestem dumny, że stoję na czele takiej służby. Wszyscy mamy dzisiaj wielką odpowiedzialność i możemy za świętej pamięci Władysławem Stasiakiem powiedzieć, damy radę. Damy, bo to jest nasze zadanie, bo to jest nasza ojczyzna, to są nasze granice. Dziś świętujemy, ale wielu z naszych kolegów służy. Służy na zielonej granicy, służy na przejściach granicznych, lotniskach, aby sprawnie i szybko odprawiać, aby pomagać ludziom w powietrzu, na morzu, w systemach informatycznych, ale też w służbach logistycznych, kadrowych, ośrodkach szkolenia. Cały duży organizm, coraz sprawniej działający. Sprawnie, ale nie znaczy, że nie można tego zrobić lepiej. Będziemy stale się poprawiali. Te wyzwania, które są dzisiaj przed nami, razem damy radę. Chciałbym dzisiaj wam wszystkim podziękować, złożyć życzenia odznaczonym, wyróżnionym, awansowanym, podziękować naszym przełożonym. Dziękuję wam. W imieniu mieszkańców województwa lubelskiego dziękuję
że od 25 lat zabiegacie o bezpieczeństwo wewnętrzne oraz troszczycie się o interesy naszego regionu, Polski i Europy. To wam, funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, największego oddziału Straży Granicznej w Polsce, zawdzięczamy bezpieczne granice Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo, drodzy goście, czcigodni księża i wy, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wybraliście Zamość na miejsce świętowania swoich 25 urodzin. Był to niezmiernie wielki, też niebanalny zaszczyt, który przypadł w udziale naszemu miastu, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że to Zamość będzie miejscem, gdzie te obchody będą się dziać. I to się stało. I to, jak widzicie Państwo, Zamość przywitał Was otwartymi ramionami, piękną pogodą. I mam nadzieję, że te wrażenia z Zamościa wszystkich odznaczonych, nominowanych, awansowanych będą jak najlepsze. Szanowni Państwo, pan Robert Niedrychczuk, wicewojewoda lubelski, chciałby wręczyć okolicznościowy dyplom panu generałowi brygady Wojciechowi Skowronkowi, komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przed Państwem orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej. Thank you.